W tym filmie powiem Wam, co to jest równanie liniowe, dokładnie równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Zobaczymy, dlaczego ono nazywa się liniowe, no i jak je scharakteryzować. Zacznijmy może od przykładu y równe 2x minus 3. To jest przykład równania liniowego. Spróbujmy znaleźć kilka rozwiązań i wykreślić je w układzie współrzędów. Czyli no, na przykład x równe minus 1 spróbujmy znaleźć. Jak x jest równe minus 1, to równanie mówi nam, jaki musi być y, takie, żeby para xy spełniała to równanie. No y musi być 2x minus 3, czyli 2 razy minus 1 to jest minus 2, minus 3 to jest minus 5. Aha, czyli minus 1, minus 5, taki punkt, minus 1, raz, 2, 3, 4. To jest punkt minus 1, minus 5 i ten punkt, współrzędy tego punktu spełniają to równanie. No x równe 0 na przykład, no to y jest mu minus 3. Czyli 0 minus 3 to będzie tu. No i na przykład x równe 1. Jak x równe 1, no to y jest 2 razy 1 minus 3, czyli minus 1. Czyli mamy ten punkt. No i widać, albo uwierzcie mi, że te punkty leżą na jednej prostej. I teraz moglibyśmy więcej tych rozwiązań jeszcze tutaj szkicować, szukać. I okazałoby się, że one wszystkie układają się właśnie wzdłuż tej prostej. I dlatego to równanie nazywa się liniowym. No, zobaczmy sobie jeszcze jakieś przykładowe. No, na przykład x równe 3,5. Tak? X równe 3,5. Czyli spróbujmy raz, dwa, 3,5. No to wydaje się, że ten punkt byłby dobry. Czyli 4, prawda? Punkt 3,5 i 4. No to czy to jest prawda? Czyli 2 razy 3,5 minus 3 to jest 7 minus 3, czyli właśnie 4. No dobrze, czyli punkt 3,5, 4. No i cała masa innych punktów. Tutaj ten punkt, ten punkt, ten punkt. Wszystkie te punkty na tej prostej są rozwiązaniami naszego równania. To znaczy ich współrzędne xy spełniają nasze równanie. Czyli takie równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań. No, gdybyśmy wzięli jakiś punkt poza tą prostą, spróbujmy, weźmy sobie punkt ten, tak? Czyli ten punkt ma współrzędne raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa i trzy. No, czy punkt 5 i 3 spełnia nasze równanie? No to sprawdźmy. 5, 3. No, 2 razy 5 minus 3 to jest 10 minus 3, czyli 7. No i to nie jest 3, prawda? Punkty, które leżą na naszej prostej powinny spełniać takie równanie, że właśnie 2 razy ich pierwsza współrzędna minus 3 to jest druga współrzędna. Prawda? Ten punkt ma współrzędną 5, 3, czyli 2 razy 5 minus 3 to jest 7, a nie 3, no i właśnie on leży poza tą prostą. Weźmy kolejny przykład. 4x minus 3y równe 12. Popatrzmy, że również to równanie, jego wykresem wydaje się linia prosta. Znajdźmy parę x-ów, czyli na przykład x równe minus 1. Może weźmy minus 2. No, wszystko jedno, minus 1. Czyli x równe minus 1, no to mamy minus 4 minus 3y równe 12. No, dodając do obu stron 4, to mamy tak, minus 3y równe 12 plus 16, czyli y dzieląc przez minus 3 to jest minus 16 trzecich, czyli to jest minus 5 i 1 trzecia. Minus 16 trzecich, czyli x równe minus 1, y minus 5 i 1 trzecia, raz, 2, 3, 4, 5 i 1 trzecia. No to gdzieś tutaj o mniej więcej. No x równe 0. Jeżeli x jest równe 0, no to mamy minus 3y równe 12, czyli y równe minus 4, czyli 0 minus 4. To jest ten punkt. No i powiedzmy x równe 3, czyli mamy 4 razy 3 to jest 12, minus 3y ma być równe 12, no to y musi być 0. Tak? Czyli x równe 3, y równe 0, a tu było... Tak, czyli raz, dwa, trzy i y, 0. Czyli
Znowuż, jakby się tak przyjrzeć, to te trzy punkty leżą właśnie na jednej prostej. O, mniej więcej taka prosta. Czyli wykresem tego równania, czyli wykresem zbiorem wszystkich punktów, których współrzędne xy spełniają to równanie, to znowuż by była prosta. No i teraz to, zobaczmy, że te obrazki sugerują nam następującą interpretację geometryczną układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi, a mianowicie punkty, które spełniają jedno i drugie równanie, to jest przecięcie dwóch prostych, czyli wydaje się, że prawda, gdzieś tutaj byłby punkt, który spełniałby dwa takie równania, czyli x i y, które spełniałyby dwa równania, to pewnie jest przecięcie tych dwóch prostych, czyli takie dwa równania z dwiema niewiadomymi mogłyby mieć jedno rozwiązanie, czyli przecięcie dwóch prostych. No zobaczmy teraz równania nieliniowe, żeby nie mieć wrażenia, że wszystkie równania są liniowe, czyli równania nieliniowe, czyli takie, których wykresem nie byłaby prosta. No pomyślmy o równaniu y równe x kwadrat, tak? Weźmy kilka punktów, x, y, powiedzmy x równe minus 1, wtedy y równe i minus 1 do kwadratu, czyli 1, no x równe 0 to y równe 0, no i na przykład x równe 1 i to y równe 1. Zobaczmy teraz, jak te trzy punkty układają się w układzie współrzędnych. Minus 1, 1 to jest ten punkt, 0, 0 to jest ten punkt i 1, 1 to jest ten punkt. No i gołym okiem widać, że te trzy punkty nie leżą na jednej prostej. Tak naprawdę one leżą na krzywej zwanej parabolą, i to, ale nie jest to na pewno prosta. Podobnie, jeżeli pomyślimy o równaniu x, y równe 8, tak? Spójrzmy, nanieśmy kilka punktów x, y, które spełniają to równanie. Na przykład x równe 1, y równe 8, x równe 1, y równe 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest ten punkt. Potem na przykład x równe 2, to y równe 4. 2, 4, ilość ma być 8. 2, 4, to byłby ten punkt. No i na trzeci punkt, na przykład x równe 8, x równe 8, no to y byłby 1. X równe 8, 5, 6, 7, 8, 1. No i teraz popatrzmy na te trzy punkty, że one również widać gołym okiem, że one nie leżą na jednej prostej, również leżą na pewnej krzywej zwanej hiperbolą, ale to nie jest tematem tego filmu. Więc to są przykłady równań nieliniowych. No i cała masa innych, na przykład y kwadrat równe x do trzeciej. Zachęcam, żeby narysować kilka punktów, które spełniają to równanie i zobaczyć również, że to nie jest proste. Jak już mieliśmy tych kilka przykładów, spróbujmy się pokusić o definicję równania liniowego. No widzimy, że tak, że w takim równaniu jedyne symbole, które mogą występować, jedyne składniki takiego równania to są liczby, na przykład tutaj, czyli stała, liczba minus 3. No oprócz tego mamy nasze niewiadome x i y, przy czym one występują w pierwszej potędze, czyli nie ma takich członów jak x kwadrat, y do trzeciej, czyli występują człony x i y i one ewentualnie jeszcze mogą być mnożone przez inne liczby. Tak? Czyli napiszmy jeszcze kilka przykładów równań liniowych. Na przykład 0 razy y plus 7x równe 8, tak? Czyli w skrócie x równe 7x równe 8. Tak? To jest przykład równania liniowego. No, jedna niewiadoma nie występuje, no ale można uważać, że współczynnik przy niej jest 0. Albo 4y minus 20x równe 13. Albo x równe 2y minus 8. Na wszystkie te równania to są przykłady równań liniowych z dwiema niewiadomymi i wykresem takiego równania zawsze jest linia prosta.